że egzak System Norwid Częstochowa rozpoczną ligowe zmagania już 22 września, kiedy we własnej hali zmierzą się z drużyną Olimpii Sulęcin. Powoli pora więc podsumować okres przygotowawczy. Ta główna część przygotowań jest już za nami, tam gdzie budował y, trener siłę, wytrzymałość. To już, to już jest jakby zakończony ten etap. Od dwóch tygodni jest etap y, y, gry, sparringów, meczów towarzyskich, także tutaj już więcej taktyki, więcej zgrywania zespołu. Y, 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 trener Gruszka twierdzi, że wszystko idzie według planu. Jest jeden mały problem z Tomkiem Kryńskim, który tam delikatnie sobie y, ma, ma problem ze stopą, ale już będzie powoli wracał, także jeżeli on wróci, a to nastąpi być może za jakieś 1, 2, 3 dni, to już wtedy zespół będzie w komplecie. Wrócił również Damian Biliński z mistrzostw świata U19 ze złotym medalem, co też nas bardzo cieszy. Także już wtedy ta cała czternastka będzie mogła się spokojnie przygotowywać do pierwszych spotkań ligowych. Okazją do sprawdzenia aktualnej formy zespołu przed ligową premierą będzie zapewne turniej, jaki Norwid zaplanował w dniach 10-11 września w hali sportowej przy ulicy Jasnogórskiej. Tak, we współpracy z Zieloną Energią, opuchar prezesa tej firmy, także to już jest kolejna edycja takiego pucharu. Bardzo mocno obsadzony, w tym roku, czołówka zespołów pierwszoligowych. Także no to będzie taki już praktycznie przedostatni szlif przed, przed rozgrywkami ligowymi. Liga rusza, przypomnę, 22 września. Jeszcze w kolejnym tygodniu będzie sparring z plus ligowym GKS-em Katowice, także wtedy już będziemy wszystko wiedzieć na temat gry, formy naszego zespołu. W piątek 10 yy... Września gramy o 16 z Legią Warszawa, 40 minut po tym meczu jest mecz Kluczbork-Tomaszów i zwycięzcy grają w sobotę o godzinie 16, mecz finałowy, pokonani grają wcześniej o 14, mecz o brązowy medal o trzecie miejsce. Także no to taki będzie program. Zapraszamy naszych kibiców, bo od dłuższego czasu nie można było wchodzić na mecze. Teraz 50% obłożenia plus ludzie, którzy są podwójnie zaszczepieni. Oni nie będą brali udziału w tej puli. Wstęp wolny, także bardzo chętnie zapraszamy naszych kibiców do oglądania tego turnieju. Zapraszamy więc wszystkich do hali sportowej Liceum Norwida. A jednocześnie zapewne wszyscy emocjonujemy się zmaganiami siatkarzy w Mistrzostwach Europy i zastanawiamy się, czy ten występ będzie lepszy. Od tego na Olimpiadzie. Ja mam okazję komentować dla TVP Sport te mecze, także mam jakby kontakt bezpośredni z, z, z tymi meczami. Oglądam je wszystkie, także i, ja uważam, że forma jest zdecydowanie lepsza niż to, co chłopcy prezentowali w Tokio. To widać po, po fizyczności, po zaangażowaniu. Tam gdzieś był, no być może trener nie trafił z formą, bo tam na, tak naprawdę w Tokio to grał Wilfredo Leon, Bartosz Kurek i Zatorski. Reszta była zdecydowanie pod formą, teraz jest zdecydowanie lepiej. Na razie wszystkie mecze wygrane, szczególnie bardzo ważny był ten mecz z Serbami, z obrońcami tytułu, wygrany 3-2, to mocno podbudowało zespół, natomiast ten mecz z Belgią wygrany 3-0. No to już była taka reprezentacja, która według mnie jest gotowa na to, żeby osiągać sukcesy w tych mistrzostwach, bo i fizycznie prezentowali się bardzo dobrze i mentalnie tam już zagościł uśmiech. Radość z gry, taki entuzjazm. Także myślę, że powoli te nieszczęsne Tokio gdzieś idzie w zapomnienie i chłopcy chcą się naprawdę odbudować, bo no, grają przy praktycznie pełnych trybunach. Bo kibice licznie zgromadzeni w Taurą Arenie w Krakowie dopingują. No to nie wypada tam nie pokazać się z jak najlepszej strony. Ja jestem optymistą. Myślę, że, że chłopcy tutaj będą chcieli zmazać plamę igrzysk i zdobyć medal.